Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Ten film miał iść już tylko do detoksu, natomiast wyszła taka sytuacja, że poprosiliśmy o to, byście wskazali nam tematy, o których chcielibyście usłyszeć na kanale. I akurat się zbiegło takie zamówienie z tematem, który miałam nagrać do detoksu. Zamówienie brzmiało o osadzeniu w rzeczywistości, a temat do detoksu to poczucie koherencji. Poczucie koherencji wprowadził do nomenklatury naukowej Aaron Antonowski, który, podobnie jak Viktor Frankl, zastanawiał się, badał to, dlaczego niektóre osoby po doświadczeniu obozu koncentracyjnego radzą sobie dobrze w życiu, żyją długo i zdrowo, a inne nigdy jakby z tego obozu mentalnie nie wychodzą. Ich życie jest koszmarem do końca i jest dużo krótsze, ich zdrowie jest gorsze. Antonowski opracował koncepcję poczucia koherencji oraz kwestionariusz orientacji życiowej. Ja jestem przypadkiem, nie wiem, trochę spoza skali, ponieważ w takim zestawieniu instytutów psychologii zdrowia najwyższy poziom koherencji mieli wskazany w grupie społecznej, mianowicie u studentów szkoły oficerskiej w Izraelu, wynosi 160 i to jest bardzo wysoki wynik. Natomiast mój wynik to jest 169. Nie wiem, czy nie nazywa się to już wówczas syndromem Polianny. Być może. W każdym razie, jeśli ktoś ma opowiadać o poczuciu koherencji, to najwyraźniej właśnie ja, bo mam tego dużo. Tak jak mówiłam w filmie o motywacji, o tym, że nie da się jej nie mieć, jest mi obce poczucie braku motywacji i to ogromnie jest sprzężone właśnie z poczuciem koherencji. Spójrzmy na motywację na innej osi niż w tym ostatnim filmie. Ostatnio to było na osi Erostana. To spójrzmy teraz na osi dziecinność, dorosłość. Dziecinność, dojrzałość. Dziecięctwo, dorosłość. Dziecko ma prawo nie chcieć, nie dążyć, buntować się, a osoba dorosła w pewnym sensie nie. To znaczy dlatego nie, że jest odpowiedzialna za swoje życie i jak sobie pościele, tak się wyśpi. Oczywiście to nie jest tak, że dzieci nie mają motywacji, a dorośli ją mają. Ja mówię, że postawa dziecinna, czyli nieodpowiedzialna, to jest postawa, w której zasłaniasz się tym, że nie masz motywacji. Znów włączam piecyk, więc znów będzie słychać biały szum. Natomiast postawa dojrzała to jest postawa, w której ty nie używasz w ogóle argumentu takiego, że nie masz motywacji. W ogóle nie rozważasz tego tak jakby. Nie wykręcasz się tym, tylko po prostu robisz. Robisz, bo coś jest twoim obowiązkiem. Możemy powiedzieć po kantowsku. Mi osobiście filozofia Kanta jest bardzo bliska. Koncepcja obowiązku u Kanta uważam, że jest trochę przesadzona. Mianowicie Kant mówił o tym, że obowiązek to są te rzeczy z obszaru, który już nie sprawia nam przyjemności. I wówczas jesteśmy naprawdę moralnymi ludźmi, jeśli wypełniamy obowiązek. Kant był dosyć kostyczny, moim zdaniem mocno autystyczny i nieco schizoidalny i trochę przesadzał. Nie wydaje mi się, żeby był osobą zupełnie szczęśliwą, a więc zupełnie zdrową. Natomiast same jakby moralne podstawy tej koncepcji obowiązku, imperatywu, uważam za bardzo zdrowe, takie bardzo petersonowskie,
tylko wiadomo, że z niczym nie można przesadzić. Tak jak u Petersona, tak i u Kanta, wypełnianie obowiązku jest swego rodzaju lekiem na chaos, lekiem na zło, lekiem na niemoralność. Tak wiadomo, że od leków można się uzależnić i Peterson zresztą to zrobił. I tak samo mam wrażenie, że tych dwóch wielkich filozofów jest uzależnionych, czy w przypadku Kanta był uzależniony od obowiązku, od porządku, który daje nam w życiu wypełnianie obowiązków. Jeśli popatrzymy na motywację na tej osi kantowskiej, to znaczy sprawia przyjemność, nie sprawia przyjemności, to nam się to ładnie złoży z tą osią dziecinne, dziecięce, dorosłe, dojrzałe. Dlatego, że dziecka motorem do działania w ogromnej mierze jest zasada przyjemności. Zasada przyjemności to jest dążenie do unikania przykrości i sprawiania sobie przyjemności tu i teraz i już. Bez odraczania gratyfikacji. To jest właśnie dziecinność. Jej przeciwieństwem, drugim końcem osi jest zasada rzeczywistości, czyli jakby świadome decydowanie, czy to, że teraz chcę uniknąć przykrości, jest najważniejsze na świecie, czy może mam jakieś ważniejsze sprawy, jakieś ważniejsze cele, ważniejsze motywacje. Tak więc dziecinna motywacja będzie zupełnie inna niż dojrzała motywacja. Dojrzała motywacja będzie kierowana zasadą rzeczywistości, a więc czegoś więcej niż odruchy, niż impulsy. To znaczy, na przykład zrobię coś, na co w ogóle nie mam ochoty, ponieważ to posłuży mi do osiągnięcia takiego i takiego celu. To jest dojrzałe, to jest dorosłe. Fakt, że w ogóle nie mam na to ochoty i nie odczuwam radości z wykonywania danej czynności, nie oznacza, że ja nie mam motywacji. Bo mam. Ona po prostu nie zawsze rządzi się zasadą przyjemności. Natomiast motywacje dziecięce głównie rządzą się zasadą przyjemności, choć oczywiście wiadomo, że to jest kwestia indywidualna, osobnicza. No i teraz po tym przydługim wstępie dochodzimy do poczucia koherencji. Mianowicie można powiedzieć, że jest ono po prostu posiadaniem motywacji w ramach zasady rzeczywistości. Bardzo upraszczając. Bo wytyczne poczucia koherencji są trochę inne. Przede wszystkim poczucie koherencji to jest zrozumienie tego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz. A więc zrozumienie bodźców napływających z rzeczywistości, bodźców jako pojedynczych bitów informacji, ale też jako skomplikowane całe zespoły danych, które do nas docierają, a więc zachowania innych ludzi, wydarzenia w kraju. Dzisiaj widzę bardzo nerwowe reakcje członków naszego narodu na przeróżne wydarzenia, których zagmatwaność narasta do tego stopnia, że gdy to się zaczynało trochę więcej niż rok temu, ja sama miałam po prostu ataki lękowe i poświęciłam dużo czasu, żeby zrozumieć, co się dzieje, żeby zobaczyć system. I na przykład ludzie na Facebooku walczą między sobą o to, czy wprowadzać segregację sanitarną, czy jej nie wprowadzać, czy zaszczepienie się jest odpowiedzialne, czy jest właśnie nieodpowiedzialne, czy jest w ogóle świństwem wobec innych. Widzę w tym całe mnóstwo emocji. Podobnie z sytuacją na granicy białoruskiej. Strzępki informacji, które przyswajamy, sklejamy z jakimiś uczuciami, lękami, odruchami, i pojawiają się takie bardzo złożone reakcje, takie bardzo wyeskalowane, nie złożone, takie wyeskalowane, zdecydowane, czarno-białe reakcje, które jakby w ogóle nie uwzględniają złożoności sytuacji. Po tym widzę, że ludzie są zagubieni, nie rozumieją, nie wiedzą, jak się ustosunkować. Ja też nie wiem, jak się stosunkować, ale podjęłam jakieś decyzje.
Podjęłam je po stworzeniu sobie bardzo szerokiej mapy rzeczywistości, opartej o całe moje doświadczenie życiowe, a nie tylko o przekonania i o jakieś pojedyncze dane z tego, co się dzieje. I rozumiem, co robię. I rozumiem, na co się narażam w swoich decyzjach. Nadal nie wiem, co z nami będzie. Ja nie wiem, co się... Nie wiem, czego możemy się spodziewać. Pamiętam, że człowiek doprowadził do II wojny światowej, w związku z czym ja się po ludzkości spodziewam wszystkiego i wcale mi nie jest do śmiechu w tym momencie. Wręcz odwrotnie, jestem dosyć przerażona. Stąd przyjęłam pozycję dystansu. Obserwuję, co się dzieje, co kto mówi, jak kto się zachowuje. Nie wyrażam poparcia dla prawie niczego. Cały czas mówię, sprawdzam, kwestionuję. Proszę ludzi wokół mnie, żeby zrozumieli inny punkt widzenia. Żeby w ogóle go przeanalizowali. Żeby nie oceniali z góry, kiedy słyszą, że ktoś się z nimi nie zgadza, tylko spróbowali zrozumieć, dlaczego ten ktoś się nie zgadza. Natomiast oczywiście w tym wszystkim jest tyle emocji, że moje prośby i wnioski spotykają się raczej z atakami. Natomiast ja w tym momencie nie popieram prawie niczego, prawie żadnej opcji, prawie żadnego rozwiązania. Popieram kilka rozwiązań, które wiem, że działają, to jest sprawdzone na przestrzeni wieków i jestem za tym, by te sprawdzone rzeczy wdrażać. Natomiast co do niesprawdzonych, co do niepotwierdzonych, co do podszytych emocjami jakimikolwiek, ja jestem w całkowitym stuporze. Nie da się mnie wyciągnąć na żaden strajk. Nie da się mnie zachęcić do opublikowania emocjonalnego postu, protestującego czy popierającego cokolwiek. Poświęcam aktualnie całe godziny na słuchanie polityków, co do których w pierwszym odruchu mam ma rację. Lub co do których mam w pierwszym odruchu, co on bredzi. I moje poczucie zrozumienia tego, co się dzieje, jest wysokie poza skalę. Ja wiem przede wszystkim, że jesteśmy świadkami chaosu informacyjnego, mgły znaczeniowej, tego według Susan Howard fog. Wiem, że jesteśmy w momencie, w którym każdego z nas bardzo łatwo pchnąć jak kostkę domina do tego, żeby rozwalił swoją własną społeczność, strukturę. Żeby przewrócił się na innych i przewrócił innych tym samym. Tyle wiem. I jest to wysokie poczucie koherencji. I podobnie ja bardzo wysoko rozumiem swoje reakcje. To znaczy, tak, mnie chwytają za serce różne rzeczy, różne komunikaty. Ale ja na to nie reaguję. To znaczy, reaguję oczywiście, ale ja nie idę za tym. Tylko ja to sprawdzam. Na te swoje emocjonalne reakcje sercem nakładam całą swoją wiedzę i doświadczenie związane czy to z psychoterapią, terapią uzależnień, czy to z rolami DDA, które wykonywałam w życiu, z zasadami psychologii społecznej. I wstrzymuję się od reakcji. Wyrabiam sobie stanowisko, wyrabiam sobie zdanie. Robię nieustający research na temat tego, w kierunku jakich ludzi się zwrócić, gdyby sytuacja w Polsce zrobiła się jeszcze trudniejsza. Ponieważ wiem, jest to jeden z wyznaczników poczucia koherencji, że nie jest dobrze być samemu w czasie kryzysów społecznych, politycznych. Jestem gotowa działać bardziej aktywnie, społecznie, politycznie, obywatelsko, jeśli będzie taka potrzeba, choć zupełnie mi z tym nie po drodze. Ja lubię zupełnie inne rzeczy w życiu, tak? Totalnie nie jestem typem aktywisty. Urządzacza społeczności. Ale ja chcę wiedzieć, co ja popieram. I chcę wiedzieć, kto ma jakie poglądy
żeby swoją siłę, ewentualną swoją motywację przyłożyć tam, gdzie będzie to miało dla mnie sens. Myślę o skutkach wszelkich decyzji. Tak więc pierwszy aspekt poczucia koherencji to jest zrozumienie siebie i świata zewnętrznego. Drugi to poczucie zaradności, czyli poczucie, że poradzę sobie z bodźcami wewnętrznymi, takimi jak moje emocje, jak moje choroby, jak moje zmęczenie, jak moje przebodźcowania autystyczne i poradzę sobie z bodźcami zewnętrznymi. A więc na przykład, że ja będę wiedziała, do kogo się przyłączam w razie jakiegoś poważnego kryzysu geopolitycznego. Będę wiedziała, na kogo chcę zagłosować na przykład. Ja miałam to w głębokim poważaniu przez ostatnie 15 lat. A teraz już nie mam. Wiem, na kogo i dlaczego zagłosuję. To znaczy, jakie będą skutki propozycji składanych przez różnych polityków i wiem, jakie jest prawdopodobieństwo, że oni będą chcieli to zrealizować. To znaczy, potrafię ocenić, co jest mową trawą, a co jest mówieniem, nie można za dużo obiecać, nie można za dużo zmienić w tym momencie. Na przykład z ZUS-em. Ufam tym politykom, którzy mówią, ZUS wymaga reformy, ale reforma, na jaką my w tym momencie możemy sobie pozwolić, jest po prostu na poziomie kilku procent. Jeśli ktoś mi mówi, jakiś polityk, że zapewni, że on proponuje podwyżki emerytur, to ja wiem, że on bredzi, bo on nie ma skąd. Jeśli ktoś mi powie, że zlikwiduje ZUS, to ja też będę wiedziała, że on bredzi, bo nie może. Gdyż mamy zobowiązania wobec ludzi korzystających z emerytur. Nie można im odebrać tych emerytur, a nie ma z czego ich sfinansować. Tak więc ja wiem, co zrobię w razie, gdy sytuacja w kraju jeszcze się pogorszy. Wiem też, co zrobię, jeśli będzie taka, jaka jest teraz, albo jeśli się polepszy. Wiem, że ja z każdą z tych sytuacji sobie poradzę. Jeśli trzeba będzie z tego kraju w ogóle uciekać, to ja też wiem, w którym kierunku chcę uciekać, a w którym nie chcę. I wiem, jak podzielę się obowiązkami z Remigiuszem. Wiem ewentualnie, komu jeszcze zaproponujemy wyjazd razem z nami i dlaczego akurat temu komuś. Ja wiem, że jeśli będzie apokalipsa zombie, to ja jestem w stanie zbudować sobie fort w lesie. Już to sprawdziłam w toku swojego życia. Ja wiem, że będę wściekła, jeśli będzie apokalipsa zombie, jeśli będzie wojna. Będę wściekła, będę rozczarowana. Będzie mi cholernie przykro, ale ja wiem, że ja się odnajdę w tym nowym życiu. Bo ja wiem, że niezależnie od tego, co się stanie i co się stało, ja się potrafię odnaleźć. Ja mogę nie chcieć pewnych rzeczy, bo chcę innych, ale nie mam w sobie takiego oporu na rzeczywistość, że po prostu mi się to nie podoba i już. I ja się kładę i czekam na śmierć. Kolejnym ważnym aspektem poczucia koherencji jest poczucie sensowności. Tutaj przede wszystkim możemy sięgnąć do Viktora Frankla i Człowieka w poszukiwaniu sensu. Jest to po prostu poczucie, że moje życie jest jakąś jedną, spójną drogą, opowieścią, że każdy zakamarek, w który zawędrowałem, każdy błąd, który popełniłem, jest etapem tej powieści. Jest koniecznym etapem do stworzenia mnie takim, jakim jestem. To jest takie stanowisko, takie poczucie niczego nie żałuję. To jest zgoda nawet na tragedie, które się przydarzyły. Ja z moją siostrą odbyłyśmy taką rozmowę, to była kompletna psychodela. Nie wiem, ile czasu to było po śmierci mamy. Z 7 lat. Kiedy stwierdziłyśmy, że jej śmierć
była niestety sensownym i celowym elementem historii naszej rodziny i naszego dojrzewania. To znaczy, że my byśmy nie dojrzały, gdyby ona żyła. I absolutnie nie powiedziałyśmy, że to dobrze, że zginęła, że się z tego cieszymy czy coś. To było po prostu stwierdzenie faktów. Że my byłyśmy w klinczu dzieciństwa, dziecinności, dopóki miałyśmy mamę. Nie jest to ani jej wina, ani nasza wina. Po prostu tak było. Więc było naturalną koleją losu, że ona musiała zniknąć, by wszechświat toczył się dalej. Pewnie jest bardzo ciężko sobie wyobrazić, w ogóle zrozumieć, o co mi teraz chodzi i jak ja mogę tak mówić. Pewnie jest to ciężko złączyć z tym, że to jest największa tragedia w moim życiu, jaka się wydarzyła mi. Mojej siostrze również. Ale to jest nawet zgoda, to poczucie sensowności, poczucie koherencji, to jest zgoda nawet na to, że spotykają nas niewyobrażalne tragedie. To jest poczucie pełnej akceptacji dla rzeczywistości. I to jest najważniejsze poczucie nie tylko do tego, by być zdrowym, by być szczęśliwym, ale to jest poczucie w ogóle konieczne, to jest stan konieczny do tego, by w ogóle w życiu móc cokolwiek zmieniać. Dopóki nie zgadzamy się z tym, jaka jest rzeczywistość i uważamy, że powinna być inna, jesteśmy oburzeni na coś, dopóty skupiamy się na tym, co nam nie pasuje i zakłamujemy rzeczywistość. Dopiero kiedy przyjmiemy do wiadomości rzeczywistość taką, jaka ona jest, nagą, możemy na nią spojrzeć tak, żeby przyłożyć do niej łom, dźwignię w tym miejscu, które ją podważy i zmieni. Przykładowo, mamy przed sobą głaz, który toruje nam drogę. Wściekanie się, kto ten głaz tutaj położył, nie sprawi, że głaz zniknie. Szukanie winnych, obrażanie się, płakanie, kopanie w ten głaz, mazanie po nim sprayem niczego nie zmieni. Możesz zadzwonić do 10 osób i krzyczeć, że ten głaz tu nie powinien być i ty nie możesz dalej iść, ale to niczego nie zmieni. Jedyne, co zmieni, to to, że przyjmiesz do wiadomości, że ten głaz tu leży, że fizyka ma swoje prawa i że jeśli znajdziesz odpowiednią dźwignię i odpowiednie miejsce do podważenia tego głazu, to go ruszysz i przejdziesz dalej. Inny przykład. Wściekanie się na to, że masz raka. Płakanie, pytanie Boga, za co ci to zrobił. Przekonywanie siebie, że nie masz raka. Nie zadziała. Zadziała tylko leczenie i poczucie koherencji. Zawsze akceptacja jest punktem wyjścia do zmian. I im więcej razy w życiu doświadczyłeś tego, że koherencja, poczucie sensowności, poczucie ładu po prostu wewnętrznego i zewnętrznego pozwoliły ci coś zmienić, tym większą masz dalszą koherencję, bo ona jest już oparta o doświadczenie. Więc podsumowując, poczucie koherencji jest globalną orientacją życiową, wyrażającą stopień, w jakim człowiek ma trwałe, choć oczywiście zmienne, ale nie niestabilne. Rozrastające się, zmieniające się, uwzględniające nowe fakty, ale takie ugruntowane poczucie pewności, że po pierwsze, bodźce, które dopływają do nas
z naszego środka i ze świata zewnętrznego są przewidywalne, wytłumaczalne, mają jakąś strukturę, to jest jakiś schemat, to nie jest chaos. Następnie, że masz dostępne zasoby, czy to swoje wewnętrzne, czy ludzi wokół, które pozwolą ci po prostu sprostać tym wymaganiom, które stawiają te bodźce, tak? Poradzić sobie ze sobą i poradzić sobie ze światem. I następnie, że te wymagania są warte wysiłku. To znaczy, że masz motywację, niezależnie od tego, czy coś jest przyjemne, czy nieprzyjemne, masz motywację. To nie znaczy, że masz mieć cały czas najwyższą motywację na najwyższych obrotach, bo to się oczywiście skończy wypaleniem zawodowym, nerwicą, syndromem przewlekłego zmęczenia. Ale że tak ogólnie w swojej linii życiowej ty masz motywację, by robić również te rzeczy, na które nie masz ochoty, które nie są, nie wynikają z zasady przyjemności, tylko z zasady rzeczywistości lub wręcz z poczucia obowiązku. No i co? Miało być to tylko do detoksu, programu pracy samemu nad sobą, publikuję to publicznie. Jeszcze kończymy moduł o rozwiązywaniu problemów i tym samym zamykamy etap wstępny, przygotowujący do rozpracowywania już problemów, przekonań osób z rodzin dysfunkcyjnych, osób z rodzin alkoholowych, więc jeszcze można się przyłączać i po prostu nadrobić ten wstępny etap samemu. Nie uważam, że skorzysta się z tego w taki sposób, jak gdyby dołączyło się do detoksu na samym początku, ale można jeszcze zdążyć. Poza tym uruchamiamy niedługo drugi kurs, kurs z psychologii społecznej w wymiarze i na poziomie akademickim. Psychologia społeczna tłumaczy nam procesy grupowe, decyzje jednostki w grupie, tłumaczy nam zjawiska takie jak to, że w grupie jesteśmy inni niż we dwoje. Tłumaczy nam, jakie zniekształcenia poznawcze do tego prowadzą i jak można nie podlegać temu. W moim odczuciu psychologia społeczna jest najważniejszym działem psychologii, najbardziej potrzebnym autystom, to na pewno, ale w zasadzie każdemu. Natomiast autystom po prostu tłumaczy świat społeczny raz na zawsze. Przy czym osoba neurotypowa też może przestać sobie tłumaczyć świat w sposób, który krzywdzi ją i innych. Kurs będzie w dwóch wydaniach. Dla dorosłych i dla dzieci. Nastolatkowie i ich rodzice muszą sami zdecydować, czy nastolatek kwalifikuje się do grupy dla dorosłych i będzie czytał podręczniki akademickie, ale bardzo dobrze napisane, czy kwalifikuje się do grupy dla dzieci. Grupa dla dzieci to i tak będzie grupa dla dzieci z rodzicami. Chociażby dlatego, że Facebook jest dostępny od 13 roku życia, a będzie to na Facebooku. Z grupą dla dorosłych ruszam, gdy zbierze się 40 ochotników. Jak na razie jest ich chyba 14. Ja jeszcze tego nie reklamowałam nigdzie. Po prostu napisałam takiego posta, że chcę to zrobić. Opłata miesięczna to będzie 100 zł. Przy czym dam bardzo dużo zniżek. Dam zniżki pierwszym 20 osobom, które się przyłączą do grupy. Dam zniżki osobom, które sprowadzą inne osoby do grupy. Dam zniżki osobom, które zapłacą z góry. Program zniżkowy będzie bardzo korzystny, bo ja też nie potrzebuję nie wiadomo ile pieniędzy. Grupa na Facebooku nazywa się Psychologia Społeczna, kurs w wymiarze i na poziomie akademickim. I tam już się można przyłączać. Na razie też to niczego nie zobowiązuje. Natomiast 20 pierwszych osób, które się tam pojawią, po prostu będzie miało tę przyznaną tę zniżkę, tak? Jeśli ktoś nie weźmie udziału w kursie, no to przejdzie na 21, 22 czy 23 osobę. No i tam będą wszystkie informacje podawane jako pierwsze. Tak więc serdecznie zapraszam. Mówię o tym nie tylko dlatego, że
że po prostu już została podjęta decyzja, ale też dlatego, że poczucie koherencji jest również istotnym parametrem, tematem psychologii społecznej. Poza tym co? Jest dość ciężki okres. Potrzebowaliśmy w listopadzie, żeby mieć spokojną zimę 6 tysięcy. Udało nam się z Waszych darowizn uzyskać 1000 i sami zarobiliśmy 1300. Tak więc niedobór jest ogromny. W tym momencie mamy na kontach i prywatnych, i fundacyjnym minusowe wręcz kwoty. Więc bardzo będziemy wdzięczni za dalsze jeszcze wspieranie nas po prostu darowiznami. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby za kursy brać pieniądze, właśnie dlatego, że poziom darowizn nie jest wystarczający do przeżycia, do zatrudnienia się w fundacji. Miałam tu absolutnie, to nie jest wyrzut, tak? To jest raczej tłumaczenie się. Natomiast bardzo na mnie po drodze jest z finansowaniem zewnętrznym. Myślę, że zawsze pozostaniemy fundacją anarchistów i liberałów, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat. Po kolei mamy punkty wyznaczone, co zrobimy, żeby tej kasy było więcej. Natomiast no właśnie wszystko po kolei. Na razie najbliższym etapem będzie kurs psychologii społecznej, a do tego czasu będziemy bardzo wdzięczni za najmniejsze nawet darowizny. Okej, dziękuję bardzo i pozdrawiam.